No to lecimy, kurde, lecimy. To teraz to wygląda, no panie kolego. Lecimy, nie śpimy. RTX on, bez RTX. Kurde, RTX, no, RTX na GTX-ie odpaliłem. Ty, ale mamy takie ubiory. Nie, to są te same ubiory, co były. Ale ty, ja będę się teraz detalom przyglądał, słuchajcie. O, farma siedzi u mnie. Cześć, farmiarze, witam. No i jest plac czerwony. Zajebiście to wygląda. O, jest i to pojazd. Na ultra grasz. Chodź do pojazdu. 60. Słuchajcie, czaty, teraz takie. Pytajcie się, nie pytajcie się nas, na jakich detalach u mnie to chodzi. To ja wam powiem tak. Ja gram na ultra, na 1080p, na 980 karcie. Co prawda mam procesor bardzo mocny, ale generalnie na ultra mam wszystko ustawione i chodzi w stałych 60 fpsach i jest to miodne. A ja sam sobie jeszcze sprawdzę, jak ja mam to ustawione. Jest to miodne. Wideo. Dobra, jak ja gram na Full HD ustawieniach. To działa. A co to jest High Dynamic Range? Nie wiem, zrobię sobie Enabled, zobaczymy. Quality wszystko ultra. Co, nie widać różnicy, co ty mi tu opowiadasz? A, to jest HDR, to nie, to ja nie mam HDR-a. Okej, okay, dobra, to wywalamy, przepraszam. Jezu, bo to jest tak, jak się skrótów używa, a potem ktoś rozwinie raz, to nie wiesz, o czym mowa. Zwiększmy sobie na 111, dobra. A jak, na jakiej ty rozdzielczości streamujesz, w sensie w OBS-ie? 1080. Ale i co, 6500? 7. O Jezu, to oszukałeś wszystkich. Ja bym musiał zwiększyć stream. Bitrate, a ile mam tutaj wysłany na streaming? A ty masz? A powiedz mi, Kycunie, tak z ciekawości. No, o, jak ładny teraz powiedz wygląda. Mi z ciekawości. No. Wejdź tylko, jakbyś mógł zajrzeć na komputer na OBS-a, teraz na ustawienia, nie? No. I tam no. Masz zakładkę wyjście i powiedz mi, czy ty tam masz pod enkoderem zaznaczone wymuś ustawienia enkodera danego? Nie. Ale dobra, i teraz jest pytanie. Czy jak to odznaczyłeś i dałeś sobie swój bitrate, nie? No. Czy ludzie mają do wyboru w twoim streamie jakby między Full HD a HD? Bo wiesz, o co to mi chodzi, bo wyłączysz to, to jakby omijasz, że masz ograniczenie do 6000 i wtedy działa to twoje, co więcej dajesz. Tak, ale wtedy cię Twitch wycina. Mhm. Twitch ci wycina, a to, jak to się nazywa. Transkodowanie ci wyłącza, jeżeli masz przekroczone. Jeżeli przekraczasz 6000, ale 7 to jest taka chyba granica jeszcze, taka wiesz... O, kuźwa, gry dostałem. To ja zaraz zrobimy teścik. Dobra. To zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra, Dobra, okay. Gramy razem. Właśnie. No, ja się gdzieś resp, nie wiem gdzie. Zresp się nie wiesz gdzie, a ja już tutaj gdzieś się znajdę. Ej, kurde, nie, spoko. Jeszcze sobie, wiesz co, skalowanie sobie zwiększyłem i... Czekaj, wideo masz w... zaawansowanych, coś takiego jak resolution scale, mam na 150 i kurde jest to bardziej wyraźny taki obraz. Aha, ale to ty masz, a wiesz jak to ci zabija bardzo resolution scale, w sensie FPS-y ci to zabije. No nie, mam 60 stałe na razie, na 150, przy 150 oczywiście. A ja motion blura mam wyłączonego. Stary, resolution scale 400. Powodzenie, ja miałem 1 FPS. O kurwa. Chyba se zdupiłem kompa. No właśnie, ja to samo. Nie mogę kliknąć! Yes, no, no! No! Ktoś we mnie strzelił i mi myszka zniknęła. What? Nie, ktoś mnie strollował na spawnie. To nie fajne zachowanie. Mały ban. Yes. Co? Oj, panisz działa od razu. To jest zajebiste. To mi się podoba, że jest panisz. No tak, możesz ukarać kogoś. Możesz zadecydować, czy to specjalnie zrobił, czy to był błąd. To było specjalne akurat. To było specjalne. Ciekawe, za ile paniszy wylatuje z serwera. A, ty, faktycznie. Resolution scale ja na 150 dałem. Jest tak jak... O, no tak! Taki ostrzejszy obraz jest jakby. Wyraźniej widać wszystko. Ja u mnie przynajmniej. Cześć Maciek, hej.
No, ja tu dzisiaj pogram sobie dzisiaj cały dzień, kuźwa. A co? A co się będziesz ograniczał? O kurde, czołg! Idę na bok! Tak. Gdzie wlazł? Patrzcie, patrzcie, jaki kuźwa kaskader. A, bo tam jest wejście, what the hell? Masakra. Myślałem, że go dronem porobię. Mało detali na tych mapach. No, wiecie co, jeszcze to nie jest finalny produkt, a Early Access będzie jeszcze dosyć długo trwał, więc... Jeśli oceniacie grę po tym, jak widzicie ją pierwszy raz na oczy, to... No to będzie wam ciężko żyć. Ej, przedupiamy także głową. Ocenić? Bo... Nie no, okej, okay, oceniacie to, co widzicie, to fakt. Tylko, że no trzeba mieć na względzie to, że to się wszystko może zmienić, to co teraz tu widzicie, nie? Ty, ale widzisz tą rakietę, co jest tutaj na tym Placu Czerwonym rozstawiona? Nie. Stary, co to jest? Czy ktoś wie, co to jest za bomba? A, to tam jesteś. Co to kurwa jest? No dajdę. Hej, Żubrinio, hej. Gustaw? Nie no, Gustaw inaczej wyglądał przecież. Spoko, napis. Jest opcja HDR, tylko trzeba mieć, kartę i ten obsługiwać, jak mu tam. Monitor. Kuzia widzi mnie. Ja pierdzielę, jak to mogłem ze... Ty, ja na gościu zrobiłem enemy hit 165. Jak? Ej, dobrze to wygląda. Ej, macie, patrzcie, macie RTX-a, zobaczcie. Widzicie to, czaty? W murze odbija się budynek. O, mnie wróg zabił. Jest RTX. No. A, bo ja jestem dowódcą, ja muszę, kurde, w końcu rozdawać jakieś rozkazy. Ty, nie mogę zaznaczyć. To jest wyrzutnia Jars? Może i wyrzutnia Jars, nie wiem. To Bonkol pytał. Jars? Zaraz, zaraz, przedupiamy, tak. Zobaczcie, coś jest zdupione czasem z zaznaczeniem. BF1 lepsze? No tam bardziej współczesna wojna, jeżeli już w grach jara niż... Druga czy pierwsza, czy w ogóle jakaś inna. Wiesz, współczesne jest zajebiste. Your APC is ready. Enemy airstrike fast approaching. Be advised. Enemy offensive drone spotted in your AO. Ale tu jest czołg, Wiem. On mnie widzi. Jedzie tutaj. O kurwa, ja się położę, ja się położę. Gdzie to? Gdzie ten pak jest tu? No patrz, fuck, wjechał tu! Ja czekaj, bo ja nie mam tego, wiesz? Nie wziąłem sobie, żeby... A, fuck, kurwa, dobra, połóż się, bo on nie może tak lufy w dół. On nie może tak lufy w dół skierować. A, nie mam ammo paka. Wrzuciłem już, fuck. Wiesz co, bo to jest jak... Gdzieś powinien, wiesz co, my jakby gramy we dwójkę. A ty masz ammo paka, bo widzę, że ty jesteś support. O, teraz mam. Po chwili ci się to respi. Kurwa, a! Dawaj go. To nie mogę, kurwa. Czekaj, mu trzeba w wieżyczkę celować. O, fuck. Gdzie to jest? Nie! To jest u góry? Nie! To jest to? Oh, dobra, mu trzeba bić takie coś koło klapy wejściowej u góry. Jak to rozwalimy... Dobrze. To on nie ma wizji, on mu po prostu rozwalamy kamerę. Ja już padłem, ja idę do ciebie teraz gdzieś. A nie, ty padłeś też. Ja w ogóle, wiesz co? Dobra, bierz ammo, a ja biorę aptekę, okej? Okay? I wtedy się dopełniamy. Dobra. Biorę heavy. Kurde, będę miał na czołgi. Nie, heavy ma to? Chyba ma heavy. Wy tam zresztą czaty. Niektórzy z was, kurczę, narzekają na tekstury. I tak będziecie grać na low, żeby lepiej widzieć wszystko. Kto z was będzie grał, kurde, na ultra, no? Ej, a ja teraz... Ja idę z zakład. Czekajcie, to zobaczę. Że większość z was i tak... Większość z was i tak będzie grała na low. Czy tam na jakichś tam takich około...
niskich. Dobra, ja się nie wypowiadam. Wiesz co ja powiedziałem? Zrobiłem sobie... placebo zadziałało. Zrobiłem sobie rendering na 150, nie? Po czym to się nie zaakceptowało i mówię, ty, faktycznie, kurwa, lepiej. No, ty, jest, lepiej, ty. A dalej mam na 100. Tak większość ludzi gra na low. CS-a na low. No co za kurde. Amunicja! Ty, ja wziąłem amunicję? Sorry. To by tak ciemno? Bo noc. Dobra, ja rozkazuję na C2, kurde, atakować. O, ten się nie da wyjścia, nie da się. Jak tam przejść, kuźwa? No bo to trzeba na przez otwarty plac, o fuck. Nie, to jest kuźwa. O kurde, gościu, dzięki. Aś mnie dupę uratował. O Jezu, czołg mnie zabił. Pod ganem wypadł na mnie czy czymś, a nie. Dobra, to pod tą wojnę tutaj, siup. O, drunk stream, siup. O, to ładnie, pięknie. Drunk stream. Siemka jest, hej. Jak gierka, mi się bardzo podoba, panie kolego. Tylko trzeba ją ogarnąć, nie? Ej, właśnie, a gdzie leży ten... Gdzie tam, kurde, leży Lenin? Nie wiem. Oni go też, może tu idzie go zobaczyć. To powinni jako taki easter egg, nie? Dodać go, że idziesz i go za tą szklaną może szybą możesz zobaczyć. Pochodzi, kurde. Mauzoleum, ja wiem. No ale, a mauzoleum gdzie jest? Koło Placu Czerwonego, bo ja nie wiem jak tam to wygląda w Moskwie. Wow. Bo chyba gdzieś tam jest. Zmień klasę proszę, zaraz Rakowiec, zmienię klasę. Otóż mi się tym najwygodniej gra, ale zagram czymś innym zaraz. Wezmę sobie jakiegoś medyka czy coś. Kuźwa, co ja robię? Tam wyjścia z tego budynku w ogóle. My się zgubiliśmy w tych wielkich... Wow. Patrzcie, kto to jest. Sorry. I co wy na to? Nie. Znacie hopa? What? Ta snajpera, ja i snajper. Dobra, zmienię tam medium. I tak będę musiał zmienić, słuchajcie, ten. Patrzcie, jakie tu są sunshafty. No musisz sobie poustawić te wszystkie klasy, tak? Wiesz co, ja właśnie to chciałem zrobić, że mówię, a to teraz sobie posiedzę pół godzinki i porobię, nie? I no tak. Jak zobaczyłem, ile tam jest tych ciulstw, a ile jest tego, ja mówię, o Jezu, dobra, biorę podstawowe na razie. Bo tu jest tak, że musimy bardzo na początku nafarmić, bo te bronie kosztują po 15 tysięcy. I trzeba nafarmić, żeby lepszą kupić, wiesz? Bo tam wiesz, jakieś wizualne pierdoły to 1000 kosztują, no ale to mi się wydaje, że szkoda na to wizualne wydawać na start. Dobra, jak kurde chcę wyjść stąd. Yes. I cały czas jeszcze nie umie się przyzwyczaić, że widzę, że gość koło mnie biegnie, który zaraz mnie pomści i pomścił, to nie umie się odzwyczaić od BF-a, że na przykład, że już mnie nie podniesie, on mi już nie pomoże, nie? A, tak, no. I też czekam tak, nie? Czekasz. Albo ja próbuję spotować na przykład przeciwnika pod kół, on się pochyla. Wtedy. O kurwa. Jezu, chyba dostałem postrzelony przez mojego ziomka. No nie, nie zdążyłem wystrzelić, do cholery. Powiem tak, ta mapa mi się nie do końca podoba. No mi też nie bardzo akurat. Też jakoś tak... Znaczy może to też kwestia tego, że musielibyśmy się wgrać, a nie tak wiesz, my na razie tak... Latamy, kuźwa, nasi nie ogarniają. Ja chcę to po prostu snajpersko rozwiązać, ja to tak chyba zrobię. Aha, i koniec, aha, dobra. Już, no, to ja idę po małe co nieco. To idź po co nieco. Zaraz wrócę. Trzyneczkę czy pięć. Dla lepszej celności. No to wiadomo. Właśnie, to jest nasz team, ja wam pokażę go. To jesteśmy my i ja jestem na przedzie.
Ja teraz wam pokażę, jak się tańczy. A tańczy się tak właśnie. Umc, 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 ooh, yeah, baby. Patrzcie. Tak. O. Do muzyczki. Czekajcie. Muszę lepszą muzykę znaleźć do tańca. Nie mam. Nie znajdziecie Lenina, gdyż jego mauzoleum jest na północny zachód według mapy, a ona tam się ucina. A, no to pięknie, jesteśmy zgubieni.